Łamiąc prawo, sprawa jest w prokuraturze, ten obiekt wpisano na listę dziedzictwa przyrodniczego UNESCO, nie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, tylko przyrodniczego, jako nietkniętego ręką człowieka w przeszłości. I szanowni państwo, teraz mamy tego rodzaju sytuację. Z jednej strony prawo Unii Europejskiej, które mówi, musicie bronić siedliska i gatunki tam występujące, a z drugiej strony mamy UNESCO, które mówi nietknięte ręką człowieka i w związku z tym nie wolno tego użytkować. Tej sprzeczności moim zdaniem nie ma, ponieważ z jednej strony w aplikacji UNESCO jest powiedziane, że nie jest dopuszczone normalne użytkowanie lasu poza strefą czwartą, która była przeznaczona właśnie po to, żeby zabezpieczyć potrzeby lokalnych społeczności i tam cięcia miały się odbywać. W pozostałych strefach nie miało być cięć poza takimi, które wypływają z potrzeb ochrony bioróżnorodności. Natomiast z kolei patrząc na to od strony przepisów Natura 2000, bo rozumiem, że tu o takie unijne przepisy chodzi, to w Puszczy Białowieskiej mamy zasadniczo, jeśli chodzi o siedliska leśne, tylko jeden typ siedliska leśnego, który wymaga ingerencji ludzkiej, żeby go utrzymać, i to jest świetlista dąbrowa. I taki płat świetlistej dąbrowy, który mamy w Puszczy Białowieskiej, to jest kilka hektarów. I tu znowu nie widzę tej sprzeczności, bo jak powiedziałem, UNESCO dopuszcza ingerencję, jeśli ona ma na celu właśnie utrzymanie bioróżnorodności. Natomiast większość pozostałych, zasadniczo wszystkie pozostałe leśne siedliska naturowe, a zwłaszcza grunt, który dominuje tu w Puszczy Białowieskiej, dużo lepiej się wykształca bez ingerencji człowieka. W Puszczy Białowieskiej rzeczywiście człowiek był od dawna i rzeczywiście człowiek ją zmieniał, ale ona nie była kształtowana przez leśnictwo. Ona była kształtowana przez wypas, przez bartnictwo, przez łowiectwo, a więc zupełnie inne rodzaje działalności niż są stosowane, powiedzmy, w ciągu XX wieku, niż były stosowane w ciągu XX wieku i które są, jak rozumiem, teraz forsowane przez pana ministra. Absolutnie na tej podstawie nie da się wpisać obiektu na listę światowego dziedzictwa jako obiektu przyrodniczo-kulturowego. Więc jedyne, co możemy uzyskać, to prawdopodobnie wykreślenie obiektu z listy obiektów przyrodniczych, co byłoby, no, moim zdaniem, wstydem na cały świat, bo dotychczas w całej historii UNESCO tylko dwa obiekty zostały wykreślone z listy. Puszcza Białowieska jest symbolem, jest materialnym dziedzictwem ludzkości i polski Sejm ma prawo uzyskać informacje od premiera polskiego rządu, czy prawdą jest, że my wykreślimy Puszczę Białowieską, czy zwrócimy się z takim wnioskiem o wykreślenie Puszczy Białowieskiej z listy światowego dziedzictwa. To są trociny. Panie pośle, one jeszcze pachną pańska lasem. Pańska wypowiedź nie ale one jest związana nie z porządkiem dziennym. Cała Polska jest pełna trocin. Tylko tu nie chcecie o tym rozmawiać. Panie pośle, zwracam panu uwagę, że... To jest symbol waszych rządów. Trociny. One jeszcze pachną lasem.